Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku. Właśnie przyjechał do nas transport z gazbetonem. Zaczynamy dzisiaj murowanie. Niemcy mówią na to Steine. Witam Steine, KS Steine, U Steine, Back Steine. U nich wszystko jest kamieniem. Wszystko, z czego się muruje, to używa L Steine jeszcze. Także taka ciekawostka, jakby ktoś chciał wiedzieć. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy murowanie. Do tego potrzebny jest mi klej, pianka, rękawiczki, kątownik, ponieważ to nie ma 90 stopni. Tutaj taka zębata kielnia, w którą nakładamy klej, młotek, poziomica 1,5 metra, ta krótka jest niepotrzebna. Kielnia, młotek gumowy. I oczywiście bloczki. Bloczki zawsze odkrywam do połowy, z tego względu, że można było zakryć w razie deszczu. O tak to robię. Gdyby się zdarzyło, że jest deszcz, albo nie skończymy palety do fajerantu, to nakrywamy ją, żeby nie zamakała. Nie trzeba szukać ekstra folii. Także taka uwaga, jakby ktoś chciał wiedzieć oczywiście. To zabieram się za murowanie. Zaczynam od narożnika. Wyciągam narożniki na 6 warstw i przechodzę dalej. Wszystko pierwsze na 6 warstw, a następnie ustawiam na 6 warstw. Teraz pokażę wam, jak muruję. Mam nadzieję, że będzie coś widać z boku. Nakładam sobie klej. Bloczki sobie już dociąłem pod kątem. 5 sztuk, wystarczy mi na to 6 warstw. Oczywiście będę musiał chodzić jeszcze dociąć parę rzeczy brakujących. Dobra, kładziemy pierwszy. Rozciągnę kaptur. Tu trochę ciasno jest, ale damy radę. Tak, kielnia, obetrzeć. Poziomica. I patrzymy na nasze piony. Jest całkiem nieźle. Aj, przesuniemy. Ok, teraz ta strona. Też jest dobrze. I ta strona. Też jest dobrze. Teraz muszę tutaj coś dowalić. A, samo sobie chyba obcięłem, bo teraz to mnie starczy. Muszę zobaczyć, jak to będzie nachodzić jedno. No mamy 13, to jeszcze ujdzie tutaj. Tak zrobimy. Nie wiem, jak u was to się robi, ale u nas musi 12 przynajmniej zachodzić odfugi na następny bloczek. Połowa z wysokości bloczka, tak się zawsze mówi. Przesmarujemy klej. Dobrze też wyciąć sobie taki szlic na piankę, żeby to było w 100% szczelne. A co, następny? Okej. Nie jest źle. Kielnia. Klej ściągnąć. Ciasno na razie. Będzie lepiej. Okej. To bym może jeszcze sobie trochę dobił, żeby wyszło tam i równo było z tym. Jest trochę nierówno. Okej.
Czerwica. Jest. Tak, nie jest za bardzo. Muszę to trochę kąt widocznie zmienić. Okej. Tu jeszcze zobaczymy, jak to leci. Nie ma jak sadzić. Udamy. Jest, dobra. Pierwsza jakoś pójdzie. Dobra, smaruję dalej. Okej. I kolejny. I sprawdzamy. Teraz sprawdzę sobie ten ostatni. Trochę na zewnątrz. Bo nie ma miejsca. Ten musimy trochę puknąć. Teraz to sprawdzimy. Dobra. Jest. Mogę robić następną warstwę. Tu jeszcze taki krótki muszę sobie dociąć. Nie wiem, czy widać. Trochę później. Na razie tyle, żeby się nie pobrudzić. Do 5 warstw się dobrze muruje, 6 już ciężko. Przy moim wzroście oczywiście. Jak ktoś jest wyższy, to pewnie nie ma problemu. Ale ja muszę sięgać, co będzie widać na pewno. Kładziemy ten flaczek tu. Pieniądze będę tutaj łapał, ponieważ tam jest cięte, to może być niedokładnie. No teraz już mam trochę więcej miejsca. Tak się zgadza. I jeszcze ta strona. Tu się nam kołysze. No wiadomo, jak jest cięte, to nie zawsze jest idealnie równo. I dobra. Dajemy dalej. Tutaj zrobimy sobie takie schodki i później z drugiej strony będzie, tutaj akurat w tym przypadku nie ma narożnika z drugiej strony, ale jak są dwa narożniki, to sobie robimy takie schodki oczywiście, to tak nie wychodzi. I wtedy napinamy sznurek, jak już mamy dwa narożniki i lecimy do sznurka. Tylko pilnujemy pionów w oknach i w drzwiach. Oczywiście. Należy to zrobić bardzo starannie. Teraz muszę przejmować z tymi wleczkami taki kawał. Zawsze już najlepiej dobrze go wziąć, tak jak należy. Żeby go tutaj nie obracać. Bo to jest później wkurzające bardzo. Jak się go chwyci odwrotnie i trzeba później go to obrócić. Trzeba o tym pomyśleć wcześniej. I porujemy dalej. I poziomica. I sprawdzamy.
na zewnątrz trochę. Ok. I teraz po tej stronie, żeby zobaczyć, czy mamy równą linię. Jest równo. Zakończone. Idę teraz docinać te małe kawałki. Więc na chwilę wyłączę. Tutaj chciałem Wam pokazać, są jeszcze takie specjalne narażnikowe, które są gładkie z jednej strony, a z drugiej strony mają tutaj na tą rękojeść i wpust, żeby zachodził jeden na drugi. Także można sobie zamówić i ułatwić pracę na narożnikach. Nie trzeba ich docinać. Tak jak w tym przypadku, gdzie musiałem docinać, ponieważ jest tutaj inny kąt, nie 90 stopni. Tutaj już sobie dociąłem taki mały kawałeczek. To uzupełnię, tutaj daję klej i jeszcze uzupełnię jantą, żeby było szczelnie. Trzy warstwy już mam. Muruję czwartą i od czwartej warstwy zaczną się okna. Dokładnie na 102 cm wysokości. I to mi się bardzo podoba, ponieważ jakieś tam 1,5 lub 2 cm jest zaprawy na dole. Cztery bloczki dają nam metr i jesteśmy prawie na 102. Może ciutkę niżej. Ale nie tak. Działam dalej. Tutaj zaciąłem sobie już te krótsze. Już są przyklejone, ułożone. Ustawiam czwartą warstwę i będę musiał zmierzyć, gdzie będzie okno dokładnie. Smarujemy. Te kielnie tutaj są szersze, ale ja się przyzwyczaiłem do takiej wąskiej i bardzo mi się dobrze ją operuje. Witam nicht schimpfen, ge? Kolega przeklina po polsku. Upomniałem go, że nie wolno. Jesteśmy na wizji. Tak. Sobie czasami klej ręką wytrę, jak mi się jelni nie chce szukać. To to mam rękawiczki. Ok. Trzeba wytrzeć czasem poziomicę, jeśli się wybrudzi. No, tu już tam za daleko wyszło. Prawie. Jeszcze z tej strony. Glaj. Tu jest idealnie. Tak. I tutaj jeszcze raz. Jest dobrze. Kuźwa, muszą to wcześniej montować. Dobra, jak tu odejdzie, powinno być. Nawet nie ma jak sprawdzić, czy idzie to z tej strony w miarę równo, ponieważ jest to i tutaj ta część poręczy. Jeszcze raz. Tutaj. Muszę odchodzić ładnie. Dobrze jest. Tak, o, mogę z tej strony sobie przelecieć. Tak, trochę za krótka do tego. No nieźle. Ok. Jeszcze raz sobie sprawdzę najlepiej z tej strony.
mi się nie podoba. Dobra, teraz jestem zadowolony. Trzeba tego pilnować, narożniki jest najważniejsze. Jeśli wyprowadzimy dobrze narożniki, wtedy wszystko idzie gładko. Tutaj przyjadę. Tutaj na dnie wciągnąć i do wiaderka. Podsumuję wiaderko i idę po kolejne. I tak nakładamy. Tutaj mamy ładny pion. Zobaczymy kawałek dalej. Klej ściągnąć. Będzie poziomica brudna. I to też jest. I tak też jest. I jeszcze jeden. I parzywnica. Sprawdzam pion. Tu chcę wyjść na zewnątrz. Jest idealnie. Sprawdzamy tutaj. Jest idealnie. I tak to wygląda. Teraz pójdziemy spojrzeć w plan. Tak wygląda nasz plan. Tutaj jest nasze okno. Zrobimy zbliżenie. W tym miejscu, tutaj jest wysokość bryszczyn 102, 135, 133 to jest wysokość od parapetu, można powiedzieć, bryszczyngu do skrzynki z żaluzjami, dokładnie tak chciałem powiedzieć, zaciąłem się, no i tego pilnujemy, a tutaj mamy wymiar, dokładnie 100, to mnie teraz interesuje. Tu jest 100, tutaj jest do tego słupka betonowego, który będzie wylany, tam jest teraz zbrojenie w tym momencie. No i to mnie interesuje. I jeszcze szerokość tego okna tutaj. Szerokość okna to jest 251. Spore okno. Dobra, wiem wszystko. Idziemy dalej. I teraz mierzę sobie tutaj 100 dokładnie. I do tego momentu sobie teraz będę wyciągał narożnik. Mam 100, dobra. Dotąd smaruję klejem. Ale muszę sobie pierw znowu, bo jednak za mało wyciąłem tych pod kątem. Muszę sobie jeszcze dwa wyciąć. I zacznę dalej murować. Do tego momentu i to będzie w tą stronę szło okno na 251 cm i na wysokości 1 metra. I kończymy teraz ten narożnik. Sobie nas smaruję. Nałożę klej. To jest właśnie piąta warstwa, którą się jeszcze dobrze nakłada. Układa. To będzie szósta. Nie będzie tak fajnie. O,
tej strony muszę wrócić z powrotem. Widzeczko. Okej. Okay. Ściągam. To dobrze od zewnętrznej strony sobie ściągać klej wcześniej, ponieważ później nie damy rady tutaj dojść. Od wewnątrz można później. Ale żeby to wyglądało estetycznie, to trzeba sobie ściągać klej na miar kleju, który tu wychodzi. Mam motek, ale po co? Jak stukam ręką? Tak już jest. Jeszcze raz to zrobię wcześniej, to zdemontuję to. Zdemontujemy to naprawdę. Wszystko ma swój czas. Czy można się skaleczyć. Teraz jestem grubo obrany, ale latem to pewnie bym się gdzieś teraz zahaczył. Trochę za dużo. Was meinst? Nein, ich hab nicht. Nein! I tutaj powiedzmy, że tak zostawimy. Tutaj trochę dobijemy. Nie chodzi za mocno. Tu jest, tu są te skosy, to nie ma 90 stopni, muszę parę razy patrzeć, czy to z jednej i z drugiej strony pasuje. Że mam ten narożnik jakiś kreślawy nie wszedł. Dobra, jest. I to też jest. I jeszcze z tamtej strony. Żeby nie było lipy. Jest fajnie. Fajnie, jak wszystko pasuje. Dobra. Jeszcze musiał od góry zobaczyć. Właśnie tutaj jest od góry. Jak on tutaj strzela w dół. Czy wszystko wychodzi równo. No, spoko. Tak też dobrze sobie sprawdzić. Wiadomo, jak jest 90 stopni, 90 stopni, wszystko pasuje. Ale w takim przypadku trzeba lepiej sobie sprawdzić. Aha, i teraz mamy tutaj tą kreskę, którą wcześniej zrobiłem. Do tego momentu murujemy. Tu pasuje jeszcze cały kawałeczek. Smaruję do kreski. Tak, tak. Dobra, to ja można tutaj umieścić w tym gnieździe na rękę. Dobra, kolejny. Tu nam troszkę brakuje na kolejny. I mamy dobra 6,5 cm. 6,5 cm. Teraz mi krótko nie będzie widać, ale to nic. Będzie słychać. Dobrze jest. I teraz ułożę sobie ostatnią warstwę, szóstą. Podłożę sobie lotek. Dobrze. W ten sposób. Smarujmy. Najpierw tutaj tylko. To. I tutaj
temu już docięty. Muszę iść po niego. Sam nie przyjdzie. Niestety. Lekko już na ostatniej warstwie nie jest. Dobra. Zobaczymy z tej strony. Lej, kielia. Kolej wyszedł, czy na trzeci. Tutaj w tym miejscu też dobrze sobie piono pilnować, ponieważ tu będzie steropian 12. Jeśli będzie pion, będzie równo i będzie nam łatwiej wyciąć ten steropian o tej samej szerokości na dole, jak i na górze. Żeby nie trzeba było ciąć go z klina. To tyle w tym temacie. Dobra, się zajmę dalej. Tym czym się zajmuję. Troszkę wypukamy. Jest dobrze. I tu jest trochę. Chcę wejść. No nie możemy zapomnieć o tej stronie. Byłoby to niewybaczalne. I troszkę jeszcze. Nie jest źle. A nawet dobrze. Tak. I jeszcze raz z tej strony dla pewności. To jest git. No i to jest też super. Dobra. Teraz jeszcze potrzebuję jeden ze skosem. Mam? Nie, obciąłem go niestety. Ale nie mogę tego obciąć jeszcze. Zaciąłem i lecimy dalej. Więc muszę klej nałożyć. Chciałem powiedzieć krem. Badaj krem. No, w niedalekiej przyszłości zrobić jeszcze film o tym, jak się posługuje kranem. Kranem, dźwigiem. Gdzie tutaj nie jeden z kolegów taki pomysł mi podsunął, poprosił. Ale to może sobie w jakiś weekend przyjadę tak na spokojnie, bo teraz w pracy to tak nie bardzo. Żebym robił film, jak operować kranem, dźwigiem. Kran, po niemiecku jest kran, dlatego tak się myli. Dobra. Trzy klejamy. Co to jest tylko? Za dużo tego posmarowałem, teraz się mogę upieprzyć tym klejem. To jest dobrze. Trzeba trochę jeszcze wysunąć. I to jeszcze raz zobaczymy. Wybrać za mocno. O, teraz jest idealnie. Tu jest nie za bardzo, ale to sobie dobiję. Okej. I dobra. Tego mam już. Docinam ten, który będzie przy oknie. O wymiarze. Niecałe 31 cm. 30,8. O, i będzie.
Kielnia, patrzymy tutaj. Jak tu już coś mówię, żeby się to pokrywało z rzeczywistością. Może tak naprawdę robię. No jest fajnie. I tu też jest fajnie. To mi się podoba. I teraz jeszcze tutaj nasz kierownik budowy zawsze nam każe to zasmarować. Jak już przyjdą montować okno, żeby tutaj nie było szczelnie. Ja od razu to robię i jest gotowe. Więc ja nie muszę do tego samego podchodzić. Trzeba rozchodzić i szpachlować. No i dobra. Mamy tą stronę. Tak to wygląda. A, jeszcze ten kawałek muszę wziąć. Dobra. Teraz to zrobię. Tutaj mi brakuje tego elementu. Pokażę może od góry. Tak to wygląda od góry. Gdzie jest to? O, tu. Tutaj mi trochę szczelina wyszła, ale to zabadziamy klejem. Tutaj muszę piątkę. Piątką zupełnie, dlatego już będzie to szczelne. No i dobra, i teraz przechodzę na drugi koniec. I z tej strony wyciągnę 6 warstw. Zamontuję sznurek, przebiję sznurek, naciągnę i będę później montował od sznurka. Tutaj jeszcze mam taką stronę balkonową, więc musimy 2 cm na pierwszych dwóch warstwach zostać w głąb, bo tutaj przyjdzie papa, będzie to zgrzane papą taką izolacyjną. Jak tutaj widzimy, mamy takie spusty wody. Jak to wygląda? Tak ładnie na balkonie. Tutaj nawet napisy. Minus 2 cm. Dobra. Ja działam dalej. I teraz lecimy od tej strony. Ustawiłem sobie kamerę, tak żeby widać jeszcze, gdzie docinam. Dobra. Zabierzemy. A, trzeba zawsze oczyścić. Jak jakieś grudki są. Mikrofon działa, działa. Czasami coś nagram, a później nie mam dźwięku w ogóle. Tak się rozjaduje albo... Albo. To już pójdzie trochę szybciej. Muszę wyciąć na te 2 cm, żeby nie zapomnieć. Wezmę sobie resztę z tego, może. To mi wystarczy. 40. Tu jeszcze 15, tak? Tak, 15. I resztę wyrzucam. Kontenerem mam teraz daleko, ale mamy tylko jeden. Trzeba trochę pobiegać. I tu jest właśnie to wycięte na tą papę bituniczną, czy jak to się nazywa. Okej. Okay. Teraz mogę sobie to jeszcze otworzyć ten pakiet, żeby za dużo nie biegać. To od razu rzucam do worka, żeby mi się te pod nogami nie leżało. Tutaj mam, mogę od razu wziąć te dwa. Teraz odwrotnie wziąłem, ale nic nie szkodzi, ten jeden. Poziomica.
gumowy motek i sprawdzamy pierwszy. Troszkę to odbić. Drugi. Troszkę na zewnątrz. Jest. Teraz ten tu. Że trzeba go dobić. Jeszcze trochę. Ale mi się kida. Jeszcze. W każdym razie jeszcze, jeszcze. I teraz wyci na zewnątrz. Ale muszę tego dobić. Przesunąć, bo to nie mogę wyjąć. Położymy sobie w ten sposób. Bo oczywiście nie ma możliwości, chyba że w ten sposób też można. Jest nieźle. To na zewnątrz, to do wewnątrz jest git. Dobra. To sobie jeszcze jeden ułożę. I będziemy szli w górę. Tak, rozcinam, jak już mówiłem, do połowy. Normalnie to idzie szybciej, na potrzeby filmu robię troszkę wolniej. Żeby wszystko wyjaśnić i objaśnić. Jak ktoś mi murował, może mu się przyda. Mam nadzieję. Oczywiście piszcie w komentarzach, jak to u was wygląda. Ci, co pracują na budowach dla kogoś, dla siebie. Ci, co budują dom dla siebie. Zawsze można porównać, kto jak. Gdzie to robi? Dobra. Tutaj jest tak. Leciuteńko dobijemy. I jest to gotowe. Lecimy dalej. Tylko sobie położę teraz tu. Teraz sobie wezmę kluczek narożnikowy. Stąd. Muszę wyjąć przeszkodę. Mam już sobie gładkie z jednej strony. Nie muszę zaczynić. Tak to wygląda. I kładziemy. Trochę wyszedł. Mam jeszcze szybko jeden. Różnica. Po co kiedy na krążarego? Jest dobrze. Tu nic nie muszę robić. Tutaj leciutko dobić. No co jest? Ok. Tu już jest fajnie. Tu będzie fajnie. Zrobimy, żeby było fajnie. Ok. Teraz tu tego muszę. Tak dobić. Nie ma możliwości. Dobra. Jest jeden cały. I pamiętać dobrze, żeby sobie wziąć tak, żeby nie trzeba było go tutaj odwracać. Bo się więcej narobimy. Trzeba o tym wcześniej pomyśleć. I tak mi się zdarzy czasami wziąć odwrotnie. Jest dobrze. Thank you.
kolejny. Potrzebuję jakąś półkę, żeby zacząć. A mam taki mały, trochę za mały. Przetnę po prostu na pół. I będę miał dwie połówki. Na przykład teraz. Gloczek ma 50, zrobi 25. Poryk ma długość 50 cm, a na przykład oryginalny Itong ma 60, to jest dużo ciężejsze. Także wolę poryk osobiście z porykiem murować aniżeli z Itonga. Dobra, półeczka moja. Układamy mniej więcej, jest cały. Upracamy tak, żeby było dobrze. Cały jest. I jeszcze jedna szybko. Wracamy. Kładziemy. I jest. I zaraz będziemy mierzyć okno. Miało 251 cm szerokości. O tym nie można zapomnieć. Czasem zdarzy się zapomnieć, muszę powiedzieć. Jak się człowiek rozkręci, jak to murowanie idzie dobrze, najlepiej by chciało się murować bez okien. Drzwi. Aha. Ustawiam pierwszy. Pięknie. Z tej strony. Troszkę. Pięknie. Ten drugi jeszcze. No zacznę teraz od tego. Później tylko przełożę na długość pojemnicy. Okej. Okay. Jest. Tak chcę wyjść. No, elegancko. I teraz muszę zmierzyć się 251. Tutaj sobie przyciągnę w dół. I sobie dołem zmierzę i przyciągnę poziomicą do góry. Mogę to oczywiście wymurować wcześniej. Dopiero, ale mogę wcześniej wiedzieć. Żeby nie zapomnieć po prostu. Mamy tutaj, mamy 200. I 51. Prawie na tej futce wyszło. Pod poziomicą. Jeszcze trzeci raz sprawdzę, czy się nie machnąłem. No, chodź tutaj do linii. Oj. Tak. I przenosimy. I do tego miejsca będzie. No i teraz mogę sobie dalej to murować na te 6 warstw, a później się zajmę wypełnianiem tej luki tutaj. Nakładamy klej. Do tego momentu. Ma takie grudki, to stary worek był ze starym klejem. Można jak to tutaj leży na portfolio, na budowie od dołu i tak zaparuje i się porobią grudki. Ale te grudki tutaj wkładam w
środek, te gniazda na rękę. I ten go ten problem. Gorzej w silikacie. Dobra, teraz potrzebuję narożnik. Tak mówimy na ten narożnikowy, ale... Czyli gładki z jednej strony. Klej mi wyszedł, kielnia. Wszystkiego rękawiczką zbieram. Dobrze. Z tej strony. Trochę do środka. Jest dobrze. Trochę do przemiany też nie chcę. Jest. Aha, co nam pasuje? Dokładnie 50. Wezmę sobie ten sam i obrócę. W środek zapiankuję. Bez roboty. Tak też można, nie jest zabronione. Tu jest pit. Tu jest bardzo dobrze. Wybijemy, żeby sobie doszedł. Teraz pianka, nie zapominamy o szczelności. Jest ok. Odkładam piankę. Znowu daję dalej. Do końca tym razem. To jest okno. Okej. Drugą połówkę biorę. No teraz ją tutaj rzucamy. Pięknie. Kielnia. Klej. I z tej strony. Tu mamy, a tu będziemy mieć. Jeszcze raz. Jest. Biorę cały. Teraz mamy gniazdo fust. Obracamy od drugiego. I układamy. I docinamy. 24/7. Lustro powinno być tak samo, ale warto zmierzyć. Jeszcze szybko sprawdzimy pion. Jest. To jest 24/7. Tutaj mamy skalę, więc 24/7. Więc sobie tutaj tylko patrzę na skalę i docinam. Nie mierzę metrówką specjalnie. Tu w oknach też jest pion bardzo ważny. Jest. Jeszcze z tej strony.
Nam to równo idzie. Tu jest, a tu będzie. Okej. Trochę na zewnątrz. Jest. No dobrze. Biorę trochę kleju. Jak mówię, tam się do motorzy okienko wyłoszczenie. Rozbieram nadmiar. Jak jest już tęgi, to wrzucamy w gniazdo. Nie da dobra. Tam się nie mieszał. No, i tak to wygląda. Myślę, że pomogłem. Teraz sobie to wymuruję i pokażę później, jak to wygląda z nęką okienną. Pogoda bardzo ładna nam się zrobiła i chciałem wam pokazać, że takie rzeczy to się prawie nie zdarzają w przyrodzie, żeby na długość mi pasowało dokładnie 50 cm tutaj pomiędzy narożnikami. Takie rzeczy się prawie nie zdarzają. Dzisiaj miałem szczęście. Dlatego to uwiecznie. I tutaj może jeszcze taka uwaga, jeśli przychodzimy na przykład z przerwy śniadaniowej i tutaj nam klej wysechł, to go oczywiście zeskrabujemy i nakładamy świeży. Tutaj, gdzie nam wychodził ten z poprzedniej warstwy. Żeby nie nakładać świeżego kleju na stary, no bo będziemy mieli troszkę wyżej, 1,2 mm i będzie krzywo. To nam utrudni dalsze murowanie. Przy następnej warstwie się tak nie udało, żeby wyszło dokładnie 50. Tutaj mi wyszło 7,5 cm. I to uzupełniamy pianką. Ponieważ z dwóch stron jest gładkich i dwa razy mamy gniazdo, taką wnękę. Uzupełnia to pianką. A żeby tutaj nie było prześwitu. Jak widać, nie ma prześwitu. Jest dobrze. Klejem tego nie uzupełnię, tylko pianką. I tak jest ok. Możemy tak zostawić. I układamy następną warstwę. Do sznurka oczywiście już. A tutaj mój kolega Azem zajął się właśnie zbrojeniem. O, teraz go dobrze widać. Jest w tym... W tym zawodzie jest perfekcjonistą. Nikt mu nie dorówna. Najlepszy z najlepszych. Nie, Azym? No. Właśnie tak. Dobrze mu idzie. Będziemy go obserwować cały czas. Tak wygląda to z daleka. Tu mamy ten otwór okienny. Tutaj sobie wypełniłem to pianką. Jak pianka wyschnie, zrobimy sobie taki bardzo tęgi klej i zaszpachlujemy te otwory, żeby to było łatwiej do montażu okna. I będzie gotowe. Na tym etapie zakończymy. Dobra, działam dalej. Czasem się zdarza taka wada. Brak tutaj tej rękojeści. Tego otworu na rękę. I to w jednej palecie. Nie wiem czemu tak jest, ale czasem się tak zdarza. Ale bardzo rzadko. To tyle dzisiaj wymurowałem. To jest jakieś 6 godzin pracy. Tu. I jeszcze tu same narożniki. Dlatego się zeszło. Dużo docinania. Dlatego nie było 90 stopni, tylko chyba 99 i 4. A już teraz nie chcę kłamać. Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę. Wciśnij także dzwonek subskrypcji. Jutro działamy dalej. Cześć.